Cześć, to ja, człowiek pędzel. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym nie będzie fotografowania. Będzie za to sporo gadania, więc jeżeli nie lubicie słuchać gadania, tylko chcecie słuchać peanów na cześć Zenita, no to poszukajcie innego filmu na moim kanale. A po co jest dzisiejszy film? Otóż on się wiąże troszeczkę z tym, że mamy nowy rok i z tak zwanymi postanowieniami noworocznymi. Więc pewnie myślicie, oho, pewnie zrobił jakieś postanowienie noworoczne, no i pewnie chce je ogłosić światu. Potem nic z tego nie wyjdzie, no on po prostu usunie ten film. Otóż to jest połowa prawdy, ponieważ nie ma żadnego postanowienia noworocznego, ale na pewno gdyby było, no to pewnie by się ono nie udało. Oczywiście to, o czym chcę powiedzieć, ma związek z fotografią, ale też może tyczyć się innych spraw, na przykład może tyczyć się jakichś innych zawodów kreatywnych. Może ktoś jest muzykiem albo malarzem, rysownikiem, no i znajdzie tutaj jakieś podobieństwa. No dobra, koniec tajemnic, o co chodzi? Chodzi o to, co jest tytułem odcinka. Czy jestem wystarczająco dobry? Czy jestem wystarczająco dobrym fotografem? Czy jestem wystarczająco dobrym malarzem? Czy jestem wystarczająco dobrym, nie wiem, kimkolwiek? Wpiszcie sobie tutaj swój zawód. Wydaje mi się, że każdy spotyka się z tego typu problemami. No i jak sobie z nimi radzić? I nie będę tutaj sprzedawał jakichś prostych rozwiązań, nie będę udawał, że wiem, jak sobie z tym poradzić, tak w każdym przypadku, ale mam pewne przemyślenia z tym związane. No i jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie, czy te przemyślenia są zbieżne z moimi, a może są zupełnie inne. Otóż, czy jestem wystarczająco dobrym fotografem? To jest takie pytanie, na które nie da się prosto odpowiedzieć bez wcześniejszej odpowiedzi na to, jakiego rodzaju fotografem jestem albo jakiego rodzaju fotografem chcę być. Dlatego, że tutaj bym zastanowił się na początek, czy ja robię fotografię rzemieślniczą, czy ja robię fotografię artystyczną. To taki bardzo uproszczony i z grubsza podział, ale wydaje mi się, że jako odpowiedź na pierwsze pytanie byłby ok. Dlaczego? Ponieważ inny jest sposób weryfikacji tego, moim zdaniem, czy jestem dobrym fotografem w jednym i w drugim przypadku. Otóż jeżeli jestem fotografem rzemieślnikiem, powiedzmy, niech to będzie fotograf ślubny chociażby, ale nie tylko, może to być też fotograf na przykład reklamowy, chociaż tutaj więcej artyzmu chyba bym włożył do tego rodzaju fotografii, ale na przykład fotografem wnętrz, nieruchomości. To tego rodzaju fotografia opiera się głównie na tym, żeby sprostać wymaganiom klienta. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy social media, kiedy mamy różne pisma branżowe, na przykład wnętrzarskie, tak? I ludzie oglądają na co dzień fotografię, którą później chcą uzyskać na swoim ślubie, w swojej nieruchomości itd., itd. I jeżeli ja chcę się zająć tego typu fotografią, to ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy klienci będą chcieli korzystać z moich usług. Więc tutaj ten wyznacznik jest zewnętrzny, poza nami. My możemy się uważać za świetnych fotografów ślubnych, za świetnych fotografów wnętrz, ale możemy nie mieć klientów, albo ci, którzy będą z nami współpracować, powiedzą, że no jednak nie jestem do końca zadowolony z tego, co mi tam tutaj pan zaproponował. W tym rodzaju fotografii, w tej fotografii rzemieślniczej, trzeba oczywiście stale się rozwijać, ale też podążać za trendami. Silenie się tutaj na oryginalność, na poszukiwanie tak zwanej, w cudzysłowie, własnej drogi, może prowadzić do braku klientów, małej ilości klientów, niskich zarobków itd., itd. I ten typ fotografii uważam, że jest prostszy. I teraz, co mam na myśli? Jak ja to czasami mówię, że robić zdjęcia można nauczyć małpę. Czyli można pokazać, gdzie się naciska przycisk, ona się tego nauczy i zdjęcie zrobi. Dzisiaj mamy też dużo automatyzacji. Mamy też bardzo dobry sprzęt optyczny. Mamy świetne obiektywy. No i dzięki temu możemy sobie
zostać takim fotografem ślubnym czy fotografem wnętrz dość szybko. Nie potrzeba do tego jakiegoś szczególnie dużego talentu tak naprawdę. A dlaczego? Dlatego, że w tego rodzaju fotografii nie trzeba silić się na oryginalność. Nie trzeba wynajdywać koła na nowo. I tutaj możemy dość łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem wystarczająco dobry w tym rodzaju fotografii. Po prostu rynek nas weryfikuje. I tyle. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z ilości zleceń, z pieniędzy, które zarabiamy, no to zainwestujmy więcej w rozwój, naukę, kursy. No i niedługo będziemy zarabiać lepiej, kiedy dopasujemy się do tych trendów, które w tym momencie są na rynku. Więc więcej klientów będzie do nas dzwonić, zamawiać. Widziałem pana zdjęcia w internecie, albo robił pan zdjęcia mojej koleżance, koledze. Byli bardzo zadowoleni, mi się też podobają, dlatego też dzwonię, żeby zapytać, czy ma pan na przykład wolny termin. No ale mamy też tą drugą stronę, czyli nazwę ją fotografią artystyczną. Chociaż to też jest duże uproszczenie, od razu mówię. To jest fotografia, którą robimy w cudzysłowie dla siebie. Dlaczego w cudzysłowie? Dlatego, że w ogóle po co my robimy fotografię? Nawet jeżeli to jest fotografia właśnie artystyczna, coś tam sobie wymyślamy, kreacyjnie, różne rzeczy. Nie bierzemy za to pieniędzy. Chcemy uprawiać taką sztukę. Musimy sobie odpowiedzieć, dla kogo się robi tą fotografię. I można powiedzieć, że dla siebie, ale wątpię, bo musimy sobie sięgnąć w ogóle do samej definicji sztuki. No i teraz możecie powiedzieć, sztuka jako taka nie ma definicji, albo ma wiele definicji. Dlatego, że można ją określić na bardzo wiele różnych sposobów. Zajrzymy sobie na przykład do encyklopedii i zapytamy się, czym jest sztuka, oczywiście tam wytwory człowieka, bla bla bla. Ale spróbujmy to tak na własny, nazwijmy to chłopski rozum. Tak? Czym jest sztuka? Krótko. Sztuka jest formą komunikacji. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. No i jak żyjemy sobie w stadzie, to ciągle ustalamy między sobą pewne rzeczy. Zależności między członkami stada. I my rozwijamy tę sieć i podtrzymujemy tę sieć. Poprzez to, jak się zachowujemy, jak się ubieramy, jak postępujemy, jakich dokonujemy wyborów i tak dalej, i tak dalej. I my musimy cały czas się komunikować. Dajemy znać, na przykład mową ciała, że w hierarchii społecznej nad tym osobnikiem na przykład jesteśmy wyżej, a ten jest na przykład niżej od nas. To jest mit, że wszyscy tak równi, ładnie, pięknie. Oczywiście byśmy bardzo chcieli i do tego dążymy, ale biologia nasza taka nie jest. Nasza biologia jest taka, że jednak jak żyjemy sobie w takiej grupce, to ktoś ma inne prawa i obowiązki, a ktoś inne. No i to się zaczyna od najmniejszych tych naszych komórek społecznych. Czyli żyjemy z kimś w parze, albo żyjemy w rodzinie. Potem mamy nasze sąsiedztwo, naszą jakąś większą społeczność. Tak, potem kraj, świat. I na każdym z tych poziomów się komunikujemy. Na przykład na poziomie światowym komunikujemy się, nagrywając chociażby filmy na YouTube'a. Tak, i chcemy dotrzeć ze swoją komunikacją na tak największej ilości osób. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy dotrzeć do już naprawdę maksymalnej, jeżeli ktoś by powiedział, o, Adrian nagrywa ten film, bo chce się skomunikować z całym światem, to powinienem nagrać go po angielsku i z chińskimi napisami, tak? No to do największej ilości osób by to dotarło. Fotografia też jako sztuka też jest pewną formą komunikacji i artysta coś chce wyrazić. Są oczywiście wyjątki w każdej sztuce, tak? Ktoś może robić do szuflady, jak to się mówi, tak? Są ludzie, którzy na przykład piszą wiersze do szuflady sztuki teatralnej i tak dalej, ale każdy gdzieś tam z tyłu głowy chciałby, żeby kiedyś one wypłynęły i światu zostały objawione. Może po prostu boi się reakcji w danym momencie na gorąco, jakby społeczeństwo zareagowało na te wiersze, może boi się wyśmiania albo jakiejś innej reakcji. No ale jednak mimo wszystko nie robi się tego tylko dla siebie, raczej dla innych. Tak samo fotografia. No i tutaj troszeczkę inaczej niż w przypadku fotografii komercyjnej. Nie jest tak prosto, że no, mamy dużo klientów, to dobrze, jestem fotografem, a jak mam mało klientów, to jestem złym fotografem.
Jak w takim razie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem dobrym fotografem, wystarczająco dobrym fotografem, jeżeli robię fotografię tylko i wyłącznie artystyczną, niekomercyjną? Otóż ja bym tutaj znowu zadał sobie kolejne pytanie weryfikacyjne. Kto jest twoim odbiorcą? Dla kogo to robisz? I rzeczywiście tutaj może być ten jeden właśnie z wyjątków, że możemy robić coś tylko i wyłącznie dla siebie. Na przykład możemy robić fotografię w formie autoterapii. I wtedy naszym odbiorcą jesteśmy my sami. Ten odbiorca jest tylko jeden. No i wracając do tego, że fotografia jest sztuką, czyli formą komunikacji, to czy ta komunikacja jest czytelna? Dlatego, że istotą udanej komunikacji jest to, że komunikat zostanie odebrany i zrozumiany. Więc jeżeli komunikat jest odebrany i zrozumiany przez nas samych, to chyba najłatwiej, to tak, jestem wystarczająco dobrym artystą, który zrobił projekt autoterapeutyczny, bo ten projekt mi pomógł. Natomiast jeżeli ja chcę się skomunikować z większą ilością ludzi, chcę na przykład poruszyć temat, no nie wiem, kobiecości, heroizmu, wolności, i ten projekt nie jest odebrany w ten sposób, z jaką intencją ja go tworzyłem, to znaczy, że moja komunikacja, mimo że może została odebrana, to nie została zrozumiana. I teraz, czy jestem wystarczająco dobrym fotografem, na przykład wystarczająco dobrym dokumentalistą, jeżeli mój dokument został totalnie opacznie odebrany? No, może powinienem popracować lepiej nad swoim warsztatem. Mój sposób budowania narracji w materiale fotograficznym nie jest doskonałą formą komunikacji. Więc kiedy zadamy sobie to pytanie, dla kogo jest ta fotografia i co chciałem przekazać, i zweryfikujemy to, jak to zostało odebrane, to wtedy możemy powiedzieć: tak, jestem wystarczająco dobrym fotografem lub nie. Ale wydaje mi się, że największym problemem w tym wszystkim to nie jest to, że bardzo wielu z nas jest nieodpowiednimi fotografami, nieodpowiednio dobrymi. Myślę, że my boimy się w ogóle to sprawdzić. To znaczy, zatrzymujemy się na etapie strachu. Czyli ja boję się, że no jeżeli zacznę to sprawdzać, to okaże się, że no jednak nie jestem dobrym fotografem. Więc może tego w ogóle nie będę sprawdzał. No i mamy właśnie to pisanie wierszy do szuflady, robienie zdjęć i ich niepublikowanie. Boimy się weryfikacji, bo boimy się oceny. Dlaczego? Bo jesteśmy zwierzętami społecznymi, żyjemy w stadzie. Inne osobniki nas oceniają. Jeżeli ocenią nas źle, no to wtedy będą oceniać się siebie same jako wyżej położone w hierarchii od nas, a nas jako gorszych. I tego się po prostu boimy. No niestety od biologii nie uciekniemy. A mi tam jakiś samolot leci. To jest zupełnie niebiologiczne. Jak można latać samolotem? Ludzie nie są stworzeni do latania. Reasumując, czy jestem wystarczająco dobrym fotografem? Jeżeli pracuję za pieniądze, zapytam moich klientów, nawet nie bezpośrednio. Mogę ich po prostu policzyć albo poczytać ich opinie. Jeżeli pracuję dla siebie, jeżeli robię fotografię jako projekt artystyczny, no to badam odbiór tego przez tych, dla których zostało to stworzone. Jeżeli rozumieją to zgodnie z moimi intencjami, to idę w dobrym kierunku. Jeżeli nie, może warto popracować nad sposobem komunikacji, warsztatem itd., itd. Ale tutaj chyba najważniejsza rzecz z tego wszystkiego. Otóż jakkolwiek dobrzy byśmy nie byli, zawsze możemy rozwijać się dalej i być jeszcze lepsi. Dlatego, że osiągnięcie mistrzostwa, na przykład w fotografii, to nie jest coś, do czego się dochodzi, osiąga i to jest koniec. Siadamy na złotym tronie i już nigdy z niego nie spadniemy. To już dawno ludzie zauważyli i w sztuce, w rzemiośle, w filozofii, że życie to jest droga. To nie jest tak, że się dochodzi do pewnego punktu, tam się osiada, już koniec. My idziemy przez cały czas. Mówi się na przykład, że fotograf jest tak dobry, jak jego ostatnia sesja. No właśnie, ktoś może zrobił kiedyś genialną sesję, a teraz coś się stało i robi średnie sesje, czy on jest ciągle genialnym fotografem. A jeżeli ktoś robił kiedyś genialne, a teraz słabe, no raczej go nie zatrudnimy. Bo powiemy, no wie pan, może i kiedyś coś pan tam osiągnął, ale
dzisiaj to już nie za bardzo byśmy chcieli skorzystać z Pana usług. Tak samo na przykład jest w filozofii buddyjskiej. Oświecenie to nie jest coś, co osiągamy i pyk, już koniec, jesteśmy do końca życia oświeceni, tak? Chociaż przekazy o Buddzie mówią, że jak się już oświecił, to już tak już był oświecony cały czas. Ale my nie. My się oświecamy, jest fajnie, a potem znowu ulegamy różnym pokusom, rozproszeniom i cały czas z tym walczymy. Życie to jest nieustanna walka, nieustanny bieg. Bo pamiętajcie, samuraj nie ma celu, tylko drogę. I fotograf też. No to pozdrawiam serdecznie. O, tam coś poleciało, co to jest? O, to tym razem wron. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki. Pamiętajcie, jesteście wystarczająco dobrzy. Jesteście świetni po prostu.